Lenka, jesteś pewna, że nie trzeba jechać z tym do szpitala? Wszystko jest okej, okay. To jest powierzchowna rana nie wymagająca interwencji ambulatoryjnej. Jednak ja ci już mówiłam, że z tym bachorem to nie ma sensu rozmawiać, bo do niego i tak nic nie dotrze. Ale spokojnie, my właśnie porozmawialiśmy i doszliśmy do pewnego porozumienia. Poza tym zabieram go na strzelnicę. Na strzelnicę to przecież jest jakiś absurd. On chciał strzelać do ludzi, a ty chcesz go na strzelnicę zabrać. A i dlatego tym bardziej powinien nauczyć się, jak broń jest niebezpieczna i jak poprawnie się z nią ją obsługiwać, tak? Poza tym mamy też pewne warunki. Mam być grzeczny, dobrze się uczyć i być miły, szczególnie dla ciebie. Widzisz? Przepraszam, Gienek. Spoko, nic się nie dzieje. Dzięki. Jak ręka? No. Okej, nawet nie boli. Nie za mocno związana? Idealnie. Po cholera, to pewnie rodzice. Weźcie, zwijajcie to szybko. Jak powiesz im? Chyba nie. Mój tata jest po zawale, nie chcę to denerwować. Słuchaj, sama dzisiaj mówiłaś, że kłamstwo to nie jest dobra sprawa i kompletnie się z tym zgadzam, ale zrób jak zechcesz. Hej. No hej, ale jestem zmęczona. No i jak? Dałaś radę? No tak nie do końca. To znaczy? Chodźcie na herbatę, zaraz wam wszystko opowiem, tylko proszę. Nie no, nie denerwujcie się. Coś na broni. Mela, co jest? Mamuś, spokojnie. Dobry wieczór. No cześć, Bartuś, co tam? Bartek, co ty znowu na rozrabia? Tato, spokojnie, usiądźcie sobie. Ojej, to był ciężki dzień i ciężkie rozmowy. Rodzice trochę podłamali się tym, co zrobił Bartek, ale zgodzili się dać mu jeszcze jedną szansę. Zwłaszcza, że Gienek porozmawiał z nimi i powiedział, że wie, jak do Bartka dotrzeć, bo sam był takim urwisem i że go przypilnuje. Kurczę, muszę to powiedzieć, ale Gienek, jesteś cudowny. Nie wiem, czy oglądasz mojego vloga, ale powiem to jeszcze raz. Jesteś świetnym kolesiem.